zagotować przez 5 minut, odstawić na 8 godzin, odcedzić to wszystko przez sitko, opryskiwać i ramka w ramko, oprócz tylko jak się matkę dojrzy, no nie trzeba byłoby jej prysnąć. 3 razy pod rząd przez co 5 dni i wyleczone mamy rodziny z wielu chorób. Opisywane to jest bodaj chyba w 83 czy 4 roku przez radzieckiego pszczelarza, który w Sofodzie miał pod opieką 4000 rodzin i on tylko na tym jechał, nigdy nie miał żadnych ciorów. A tam jaskółcze ziele to rosło jak szczawy na zbyt, on tylko chodził z kosikiem, kościół suszył, paszył, pił i pożył. A u nas to rośnie? To jest tam coś mi się wydał, co ci chciałem dać. A ja ci też chciałem dać mięczarę. Ale żeby się tak nie zasobił. Jeżeli się nie mogą mieć, to nie kupować czegoś, gdzie się nie wie dokładnie. To 3,50 kosztuje torbka biciowego w aptece. Ja tu po przeczytaniu tego na wlotę pszczelarz w tym jaskółczym zielu bodaj 2 lata temu, to dopiero zrozumiałem, po co ojciec był przy mnie. I koło mojego domu ja przez tyle lat kupiłem to zielsko. Ja to kupiłem tylko z powodu 2 rzeczy. Nie małe dzieci, a to ładnie, ładne kwiatuszki ma. A to jest taka trucizna, że jak się urwie liść, on taki ma jak mlecz, tylko różowy sok się z tego wylewa. Liśnięcie tego może spowodować u dorosłego różne konwulsje, a u dziecka śmierć. Więc ja chodziłem koło domu, gdzie to tylko spotkałem łopata i grata. A po przeczytaniu artykułu właśnie się kapnąłem, po co on się bo to samo stosował. Nie wiem czemu, bo była dostępna apichemia, no ale w tej chwili też mogę powiedzieć czemu. Ojciec też dbał o jakość miodu, a stosując polisulfamidy, stosując fumagininy, no, mając jeszcze ule leżaki, to nie jesteśmy w stanie się wybronić, żeby myśmy mówili pozostałości danego leku w miodzie. Jeszcze mając stojan, gdzie się dokłada kondygnację na jedną, drugą, trzecią miodnie, to te plastry, które dokładamy, one nie miały nigdy styczności z gniazdem. Ale jeżeli my jesienią tak, to kiedyś książki były pisane, nawet zalecane przez najnowszą, może nie w tej chwili najnowszą, ale pszczelnictwo jest jedną z nowszych wydań. Że do jesiennego karmienia należy dać tam przez 4 czy 5 razy polisulfamid. I pszczelarze tak robili, bo osobiście tak robiłem. A mając leżaki, później się rozstawiało ramki na bok, wkładało się w środek węzeł, czy susz, czy coś na rozwój, to choć pszczoły wyjadły co do komórki, odsklepione tam zawsze dostało to polisulfamid czy ta fumaginina. Tylko z tym, że kiedyś skupy nie sprawdzały pozostałości po lekach. Dzisiaj nie oddać się miodu, bo pierwszą analizą jest sprawdzenie zawartości chemii, zawartości leków w miodzie. Jak się coś okaże ponad normę kilo, na kilogram, 1 mikrogram, jesteśmy utopieni, bądź nawet każą to zutylizować. Przy stosowaniu korpusowych ul i nieprzekładania ramek z miodu do rodni, można sobie jeszcze w drastycznych przypadkach wspomóc jakimś tam antybiotykiem, który na przykład bardzo często stosowany jest biseptol. Jest to środek, który bardzo szybko się degraduje. Stosowany na przykład przy pokazaniu się z kiśnicy, no to
zależy, bo jak nas poszukam na stacji, to ja to kiedyś tam za okienkiem tam popatrzyła i mówię, no dziwnie, bo to jest środek dla kobiet, nie dla mężczyzn. Nie wytłumaczyć, że to dla pszczół potrzebne. To jeszcze się dziwnie popatrzyła, no ale mi sprzedała. Warto się właśnie takimi środkami troszeczkę zająć leczniczymi, które dobrze działają, skutecznie zwalczają, bo lepiej jest zatrzymać, jak to się mówi, zapobiegać jak leczyć. Wymieniać plastry. Polega na... To w starym plastrze jest wszystko. No stary plast, tak. A... No przykro to jest powiedzieć, ale jak się tak obserwuje, zakup węzy, tak to jeszcze kiedyś było organizowane po kołach, że przyjeżdżali czy z Krakowa, czy Łysem, czy gdziekolwiek. To powiem to tak szczerze, no ja na rok zużyłem w granicach 50 kg węzy, no pół kilo na ul to jest u mnie maks, minimalna ilość. Ale jak ja widziałem pszczelarzy, którzy mają 80 i 50 uli, ja kupował 2 kilo węzy i twierdził, że mu to na rok wystarczy, no panowie, no ja bym nie chciał ani od niego trudnia. Taka jest prawda. Jedni z oszczędności, drudzy... Ten, kto oszczędza właśnie na wszach, najwięcej do nich dokłada. Ja nie rozumiem w ogóle, jak ktoś ma, nie wiem, 50 uli i kupuje co roku odpad. To chyba na handel. Macie, koleżanka Ela, tylko nie będzie mi nazwiska mówić, facet się żali, że mu takie małe pszczoły wychodzą. To zmieniać więc na węzeł. Kazała wymienić plastry. Na mrówki mają większe. Po co my się mamy zagłębiać? Że w komórce o przekroju 4,9 pokolenie warozy nie mamy szukać węzy produkowane Bóg wie gdzie przez nie wiadomo kogo o takim rozmiarze komórki, a wystarczy nie wymieniać plastu przez 3 lata i też masz 4,9. Komórka się zmniejszyła. Ty się sama zmniejszyła. Jaka ciepła jest tutaj, żadna zimna. Już to mówiłem na poprzednim zebraniu, czy daje się dobranie ramy. Zwykłe doświadczenie, wsadzić ramko do zwykłej wody, a później je wyczerpać. Ramko się zrobi jasne, a woda to jest taka jak gnieba. A w tej chwili w Austrii gościu mający 900 rodzin ma specjalną taśmę. Znaczy się nie tak specjalną taśmę, bo on do tego przeznacza zwykłą taśmę pozyskiwania miodu. Bo ta taśma, ramki mu odsklepia automat, ona wchodzi w taki tunel, wszystko to jest szczelne, bo tam miód ścieka, nim się to wywiruje. Przechodzi przez taki tunel tylko na minimalnych obrotach, że jemu to tam przechodzi cały prawie dzień, te ramki, a taśma jest dość długa. Wymoczy właśnie w rapicy dzieli we wodzie, później są wrzucone na wirówkę i wirowane, czy to roczna, czy dwuletnia, a trzyletni nie wiem, bo chyba nie miał. Ale pokazane na zdjęciu to są takie jak roczne. Wszystkie, a niektóre mają 3 lata. No ale każ brać komuś ramki, no to nie wiem, jak to można...